Chciałem wam przedstawić naszego kolejnego gościa, niezwykłego człowieka, który opowie też i o sobie. Pytano, czy to jest polityk? No jest to polityk, ale sam sobą, reprezentując siebie, mówiąc o sobie otwarcie, jest także prezydentem miasta Słupska, Robert Biedroń. Zapraszamy, Robert. To jest publiczność Woodstockowa. Bardzo piękna. Dziękuję wam bardzo. To jest Robert. Robert, ja pędzę do pracy. Zostawiam ci taką, obok, już tak mówię, komunijnego obrazka, powiesz też to. Piotr Kraszko będzie rozmawiał. Wielkie brawa. Zostawiam was. Najpiękniejszy festiwal świata. Robert Biedroń. I uwaga, jutro umowa między nami. Będziemy chcieli znieść te barierki, a wy obiecujcie, że będziemy przestrzegali wszystkich zasad. Krzyknijcie głośno, obiecuję. Obiecuję! Dziękuję bardzo. Brawa dla was! To jest najpiękniejszy festiwal świata, absolutnie. Robert Biedroń. Dobry. Żeby przejść od razu do rzeczy, proponuję, potem porozmawiamy sobie też o innych sprawach, ale zacznijmy od jednej z kluczowych spraw. Robert, sondaż się ukazał wczoraj. Na kogo by Polacy głosowali w wyborach prezydenckich, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę? 33% głosów Andrzej Duda, 20% Donald Tusk, 16% Robert Biedroń. Ważne jest to, że on nie ogłosił, że będzie kandydował, nie ma żadnej kampanii wyborczej i ma 16% głosów. I jak ty się z tym czujesz, Robert? Czy to jest początek kampanii wyborczej? Bo ludzi tu sporo. Chyba muszę ci polać. Poczekaj chwilę. To będzie trudna rozmowa. Zyskuję na czasie. Teraz możemy pogadać. Proszę. Kto uważa, kto jest zadowolony z prezydenta dzisiaj? Ręka do góry. Raz. Jeden. Kto uważa, że potrzebne są zmiany w Polsce? Kto uważa, że Jurek Owsiak powinien być prezydentem Polski? I masz odpowiedź. Robert, sprytnie. Naprawdę duży talent, prawda? W końcu jestem politykiem. Wiem, jak uciekać od trudnych odpowiedzi. Nie, no Robert, poważnie. No słuchaj, to jest niesamowite, uważam. No na sporo lat przed kampanią... Po pierwsze, czy też przyzwyczaiłeś się, że ludzie do ciebie mówią, panie prezydencie, ale na razie mówimy o Słupsku. Ty na razie do mnie tak nie mówisz, ale nigdy tak się do siebie nie zwracaliśmy. Nie, no przyjmuję to z inwentarzem, z dobrodziejstwem tego, co dostaję, ale... No, prezydenta Słupska można mówić na ty, ale gdyby no Robert Biedroń... Tam są ludzie ze Słupska, widzę. Słuchajcie, powitajcie ich, mają flagę! Wielkie brawa dla nich! Brawo Słupsk! Ja w ogóle uważam, że dzisiaj najpiękniejszym miastem obok mojego miasta Słupska jest miasto Woodstock. Zgadzacie się z tym? To jest najpiękniejsze miasto w Polsce i mam nadzieję, że o tym porozmawiamy. Ale wracając do twojego pytania, uważam, że to nie chodzi o to, żebyśmy rozmawiali, czy to Biedroń będzie prezydentem, czy Jurek Owsiak, czy Andrzej Duda, czy Donald Tusk, ale żebyśmy zastanawiali się nad wartościami, to znaczy jakiej Polski my chcemy, czy o jakiej Polsce marzymy i dopiero później rozmawiali o personaliach, bo to jest najważniejsze. Robert, bardzo mi się to podoba i to jest bardzo mądre, że się nie deklarujesz w tej sprawie, to ponieważ większość, wszyscy właściwie powiedzieli, że chcą zmian, to jakich zmian chce Robert Biedroń? Jaka jest Polska twoich marzeń? Ja taką Polskę swoich marzeń spotykam w takich momentach jak ten, w których ponad 500 000 ludzi spotyka się w jednym miejscu. Ile? 600 tysięcy?
60 tysięcy? No to już w ogóle masakra. Więc tyle ludzi spotyka się razem w jednym miejscu i są w stanie tworzyć bezpieczne, otwarte, nowoczesne, szczęśliwe miasto. I to jest recepta na to, jak politycy powinni myśleć o Polsce. I politycy tutaj powinni przyjeżdżać. Wiem, że przyjeżdżają. Wczoraj podobno tu jacyś byli też. I uczyć się od tych ludzi, od nas, jak tworzyć taką przestrzeń, w którym każdy z nas znajdzie swoje miejsce, gdzie nikt nie jest pozostawiony w tyle, nikt nie jest marginalizowany, nikt nie jest dyskryminowany, nawzajem się szanujemy. To jest bardzo łatwe, pokazujemy to. Więc ja marzę o tym, żeby ta klasa polityczna, która dzisiaj nami rządzi, właśnie odbyła taką lekcję trochę demokracji w takich miejscach. Bo dzisiaj mam wrażenie, że politycy, i to jest najłatwiejsze oczywiście, Machiavelli pisał o tym kilka wieków temu, politycy stosują częściej zasadę dzieli rządź, bo łatwo jest rządzić podzielonym społeczeństwem. Wtedy polaryzują się postawy, mamy dwie wielkie partie polityczne, które nawzajem prowadzą wojnę polsko-polską, tylko widzisz, do czego to doprowadziło. Doprowadziło do tego, że nie ufamy sobie, że człowiek człowiekowi, Polak Polakowi, Polka Polce staje się wilkiem. A to nie na tym powinno polegać. Powinniśmy budować społeczeństwo, w którym wszyscy uważamy Polskę za swój dom. To jest moje marzenie. Zgadzacie się z tym marzeniem? Kto się zgadza? Zgadzacie się, dziękuję wam bardzo. Robert, dobrze ci idzie w tej kampanii, której nie ogłosiłeś i której nie zacząłeś. Ale to nie, jeżeli ja prowadzę jakąkolwiek kampanię dzisiaj, to jest to kampania... Na rzecz szczęśliwej Polski. To jest to kampania na rzecz szczęśliwej Polski. Wyjąłeś mi to z ust. Boję się używać tych słów tutaj. Wyjąłeś mi to z ust. To jest kampania na rzecz takiej Polski, w której pewne wartości się będą liczyły. Gdzie nie będziemy oceniali ludzi tylko dlatego, że są takie, a nie inne orientacji seksualnej, mają taką, a nie inną religię. Jak jadą na Woodstock, to od razu będziemy podejrzewali, że zaraz z kobiety staną się jakieś radykalne terrorystki muzułmańskie, które po Woodstocku będą wysadzały Polskę. To jest po prostu straszne. Dlatego ja ten swój wolny czas przeznaczam na to, żeby jeździć w takie miejsca i pokazywać, że inna polityka, inna Polska, inne wartości są możliwe. I o tym chcę rozmawiać. Powiedz, jaka jest Polska twoim zdaniem? Bo polityk, zanim wygra wybory, chce mieć taki klucz do wyborców, zrozumieć, czego ci ludzie naprawdę chcą. On im powie to, co oni chcą usłyszeć i wtedy wygra wybory. To jaka jest Polska? Zamknięta, niechętna, nienawistna, czy radosna, otwarta, tolerancyjna? Jak ty to widzisz? Ale ja najbliższe wybory będę wygrywał w Słupsku za półtora roku, wybory samorządowe, więc musisz się przenieść do Słupska, żebym ci odpowiedział, bo... No, opowiadam. Znaczy, to powiedziałem już, znaczy uważam, że my nie mamy innego wyboru też, bo żyjemy w świecie, który się globalizuje. Globalizujemy wszystko. Globalizujemy gospodarkę, globalizujemy transport, globalizujemy nasze miasta, globalizujemy prawa człowieka i temu bardzo kibicuję. Więc dzisiaj nie mamy wyboru. Albo zmierzymy się z tym innym czy inną, albo weźmiemy pistolet i zaczniemy do siebie strzelać. No bo nie ma alternatywy. Możemy się zamknąć w swoich państwach narodowych i udawać, że Maria Konopnicka napisała Rotę, bo była przykładną obywatelką, a dzisiaj wiemy, że Maria Konopnicka sypiała z dulembianką i była lesbijką, co dla wielu jest oburzające, ale ponieważ nie czytają podręczników, to nie wiedzą i śpiewają tę Rotę kompletnie bezrefleksyjnie, więc albo wrócimy do tych czasów i będziemy udawali, że wszystko jest pięknie, a nie jest, albo spróbujemy jakoś sobie ułożyć tę przestrzeń tak, żeby każdy i każda z nas znalazł swoje miejsce w tej przestrzeni. Bo nie mamy wyboru po prostu. Jak myślę o moim mieście, o Słupsku, to też myślę w ten sposób. Znaczy, żeby tworzyć miasto szczęśliwe dla każdego. Gdzie nikt, jak już powiedziałem, nie zostanie z tyłu. Że i też łączyć, a nie dzielić. Bo mamy ten problem i pewnie wy to też widzicie na co dzień, że mamy bardzo niski kapitał zaufania. Że my Polacy i Polki bardzo rzadko sobie ufamy.
Więc naszym największym wyzwaniem jest, jak sprawić, żebyśmy zaczęli sobie ufać, żebyśmy budowali te więzi społeczne, które tutaj działają. Zauważcie, my potrafimy to robić. Tylko dlaczego jak wyjeżdżamy stąd, to konfrontujemy się z inną rzeczywistością, że przestajemy sobie ufać, że zamykamy kosze na śmieci na klucz. Pewnie często się z tym spotykacie. Jak pojedziecie na zachód, to tam nikt nie zamyka koszy na śmieci na klucz. A my w Polsce nawet kosz na śmieci potrafimy zamknąć. I trzeba mieć taki chip magnetyczny albo klucz, żeby go otworzyć. Dlaczego? Ja zapytałem ostatnio u mnie w spółdzielni. Powiedziano mi, że dlatego, że bezdomni przychodzą i tam grzebią. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś, kto potrzebuje jedzenia i państwo jest nieudolne i nie radzi sobie, żeby mógł skorzystać także z takiej możliwości. Więc oczywiście to wstyd dla państwa, że są ludzie, którzy muszą chodzić i grzebać po śmietnikach. To wstyd dla naszego państwa. Ale kiedy są tacy ludzie, to przynajmniej koszy na śmieci im nie zamykajmy na klucze. Przynajmniej tego nie róbmy. Apeluję o was. Ale kosz na śmieci jest tylko przykładem, bo zobaczcie, my się zaczynamy odgradzać. Dzisiaj modnym jest, nie wiem na jakim osiedlu ty mieszkasz, ale dzisiaj modnym jest, że ludzie chwalą się tym, że mieszkają, deweloperzy chwalą się tym, że mieszkają na ogrodzonych osiedlach. Zamykamy się w naszych samochodach, korki w naszych miastach, co jest dla mnie przekleństwem, robią się coraz dłuższe. W tych samochodach siedzi po jednej osobie. Spędzamy godziny w tych samochodach, nie spotykamy się z ludźmi. A szczęśliwe miasto, szczęśliwa przestrzeń to taka przestrzeń i po to powstały miasta, żebyśmy się spotykali, żebyśmy ze sobą się konfrontowali, żebyśmy mogli poznać tego innego czy inną, która przyjeżdża do naszego miasta i ma coś ciekawego nam do przekazania, czego my nie znamy, bo jesteśmy tacy sami w tym mieście albo podobni. I przyjeżdża ten inny, którego warto skonfrontować, z którym warto się poznać, bo jak go nie poznamy, to będziemy jeszcze bardziej się okopywali na swoich pozycjach. Dlatego takim nieszczęściem dla Polski jest to oskarżanie nas też o symetryzm, że jak nie zagłosujemy na jedną partię, to jesteśmy symetrystami, bo nie chcemy postawić tamy przeciwko tej drugiej partii. Ale każdy z nas powinien mieć prawo i wierzę, że ma to prawo do wyboru takiego, jak chcemy. Jeżeli kochamy zielonych, to mamy prawo głosować na zielonych. Jeżeli kochamy razem, to mamy prawo głosować na razem. SLD to na SLD. A jak ktoś kocha PiS, to też ma prawo głosować na PiS. I nikomu nie powinno przychodzić do głowy, że będzie mnie obrażał za to, że ja tak, a inaczej głosuję. Bo to jest moje prawo. O to walczyli moi rodzice. I chciałbym z tego prawa korzystać. Robert, pełna zgoda, dobra wiadomość jest ta, że są miejsca w Polsce, gdzie jest wspaniale, moi sąsiedzi na Mazurach nie tylko nie zamykają drzwi na klucz, ale zgubili ten klucz do domu 10 lat temu i do dzisiaj go w ogóle nie używają, więc tak też może być, absolutnie. Ale powiedz Robert jedną rzecz, bo taki mój chyba ulubiony przywódca zagraniczny teraz to jest premier Kanady Justin Trudeau, w którego rządzie... Jest tutaj ktoś z Kanady? Ktoś z Kanady przyjechał? Jest z tyłu, o, brawa dla brawo nich. Brawo Kanada. Jest Kanada z nami. Brawo Kanada. Brawo. W rządzie Justina Trudeau są ludzie uchodźcy, imigranci, przedstawiciele wszystkich możliwych wyznań, ras, kolorów skóry, orientacji seksualnej. Czy Polska jest gotowa na Justina Trudeau, twoim zdaniem, i taki rząd? Nie, w następnych wyborach. Polska jest gotowa na wartości Justina Trudeau. Polska jest otwarta na uchodźców, na gejów, na kobiety, na czarnych, na białych, na Kaczyńskiego. Jak Polska jest gotowa na Kaczyńskiego i Pawłowicz, to na co Polska nie jest gotowa, powiedzcie mi? No na co nie jest gotowa? Jeżeli my przechodzimy dzisiaj takie cierpienia i katusze, to nie wyobrażam sobie, że mogłoby być gorzej. Nie? Więc Polska jest gotowa, ja wiem. I mam nadzieję, że jak to powiem, to też będziecie bili brawo, bo to nieczęsto się zdarza. I politycy wam dzisiaj mówią i straszą was uchodźcami, ale ja wierzę, wierzę głęboko w to, że w prawie 40-milionowym kraju znajdzie się miejsce dla tych 7 tysięcy osób, które uciekają przed bombami. Jestem przekonany, że wtedy na chwilę ten klucz, który
zabrano nam do naszej Rzeczpospolitej Polskiej, żeby pomóc tym ludziom, znajdziemy i otworzymy im drzwi. Bo to jest nasz obywatelski obowiązek. Ja wiem, że macie stereotypy. Ja wiem, że niektórzy z was czytali, że na Woodstocku spotykają się ci, którzy będą tutaj przygotowywać kobiety do tego, żeby w przyszłości zostały terrorystkami. Będziecie nosiły hidżaby, będziecie podporządkowane muzułmanom. Wiem, że są tacy, którzy was tym straszą, ale też wierzę, że tutaj na Woodstocku spotykają się ludzie, którzy mają otwarte głowy i nie dają się nabrać na takie bzdury. Że... Bo mamy piękną tradycję i wy pewnie nie pamiętacie tego, ja też tego nie pamiętam, ale moi rodzice, moja matka była działaczką Solidarności i pamiętam taki moment pewnego dnia, kiedy przyszła do nas po pracy i powiedziała, że prawdopodobnie będziemy musieli wyjechać do Włoch. Będziemy musieli wyjechać do tych Włoch, z czego ja się bardzo cieszyłem. Bo to były czasy głębokiej komuny i nie mogliśmy podróżować. Ale moja mama powiedziała, że będziemy musieli wyjechać do Włoch, dlatego że ktoś w pracy dowiedział się, że jest działaczką Solidarności. Nie wyjechaliśmy do tych Włoch, ale wtedy wiedzieliśmy, że jeżeli chcielibyśmy uciekać przed reżimem PRL-owskim, to drzwi w Rzymie, we Włoszech byłyby dla nas otwarte. I mam nadzieję, że kiedy wy będziecie skonfrontowani z tymi, którzy zapukają do waszych drzwi, też te drzwi im otworzycie, gdziekolwiek jesteście. Robert, nie tylko co mówisz, ale bardzo mi się podoba to, jak mówisz, bo to, co mnie bardzo męczy, to to, że możemy mieć różne poglądy, pełna zgoda co do tego, absolutnie w każdym kraju tak jest i tak powinno być. Tylko słyszę polityków, którzy z pasją mówią przeciwko uchodźcom, a nie słyszę polityków, którzy z pasją tłumaczą ludziom, dlaczego tak. Dlaczego ci przetka dziucho. Ale okej, teraz słyszysz? Tak mówisz, ale mi tego brakuje, tylko sam jestem tego ciekaw, bo jeżeli prawie wszyscy podnieśli rękę, pokazując, że chcą, żeby było inaczej, zmianę, to ja mam wrażenie, że ludzie wiedzą, czego chcą, tylko nie są przekonani, że jest partia, która spełni ich oczekiwania. Podnieście proszę ręce, jeżeli macie takie poczucie, że nie ma teraz partii, na którą chcielibyście zagłosować czystym sumieniem. No właśnie. Może Robert Biedroń jest spełnieniem tych oczekiwań. A jak ty to czujesz? Słuchaj. Dlatego uważam, sondaże, które teraz pokazują wyniki poparcia dla partii, nie oddają istoty sprawy. Bo to nie jest tak, że tylko te dwie partie opozycyjne wypełniają oczekiwania, bo na razie one nie spełniają tych oczekiwań. Co nie znaczy, że przed kolejnymi wyborami nie powstanie taka partia. Te się zjednoczą. Powstanie jeszcze coś innego. Partia Biedronia powstanie. To nie chodzi... Słuchajcie, nie bijcie brawa. Bo to nie chodzi o partię Biedronia. Tu nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyśmy znów zaczęli rozmawiać o wartościach. Ja wiem, że to nie jest sexy. Ja wiem, że wolelibyście, że oczekiwalibyście, że przyjedzie rycerz na białym koniu i załatwi wszystkie problemy. Tylko zauważcie, ciągle wybieramy. I ten rycerz nie nadjeżdża. Czy królewna, czy księżniczka, czy ktokolwiek. Mam wrażenie, więc że ludzie mają dość wybierania mniejszego zła. Chcieliby zagłosować za czymś, co ich porywa. Więc polityka musi być inna. Musimy zacząć głosować na wartości. I to od nas zależy, jakie to będą wartości. Bądźmy solidarni, bądźmy otwarci, bądźmy tolerancyjni, ale nie solidarni przez duże S. Bo my w Polsce mamy tą manierę, że jak trzeba w momentach uniesienia mówić przez duże S o solidarności, to wszyscy podnosimy ręce. Wszyscy się chwalimy, że Polska to kraj solidarności. Ale zobaczcie, jak mizernie wygląda ta solidarność dnia codziennego, pisana przez małe S. Ta skromna solidarność, którą każdego dnia musimy kultywować, sprzątając kupę po psie, płacąc podatki, pomagając biednym, myśląc o dyskryminowanych, otwierając drzwi na uchodźców. Taka solidarność jest nam potrzebna. I wtedy, jak... Jak wdrożymy taką solidarność, to będziemy mocniejsi. Zobaczcie, ilu was tu jest. Ja wiedziałem, że ty będziesz mnie o to pytał, więc przygotowałem sobie patyczek. Zobaczcie, to jest patyczek. Widzicie go? Patyka, patyk. To jest patyk. Możesz go spróbować złamać. Zrobiłeś to bez problemu. Taki patyk
jak jest sam, można łatwo złamać. Ważne jest to, żebyśmy budowali wspólnotę, w której będzie tyle patyków, gdzie będzie nas pełno i sprawdźmy, czy taką wspólnotę można złamać. Nie można. I takiego społeczeństwa potrzebujemy. Społeczeństwa, w którym wszyscy jesteśmy razem, nie jesteśmy osobno, gdzie jesteśmy solidarni, gdzie sobie ufamy. I o to chodzi w tym wszystkim. Nie o Biedronia, nie o Macrona, nie o Trudeau, nie o Dudę, nie o Owsiaka. Bo Jurek Owsiak nie byłby silny sam sobą. Jurek Owsiak jest silny wami. To dzięki tej energii, którą wy wytwarzacie, Jurek Owsiak ma swoją energię. I to jest ta siła. Robert, pełna zgoda. Kłopot w polityce jest ten, że wielu polityków mówi, że kocha ludzkość, ale nie lubi ludzi. I z tym mamy często problem. Tylko ja bardzo doceniam twoją skromność, ostrożność i tak dalej. Ale ludzie też chcą ludzi, za którymi chcą pójść. Ludzi, którzy porywają. Ludzi z pasją. Tak, ten bohater protestów to był bohater zbiorowy ostatnio. To nie jest tak, że on miał jedną twarz. On miał 100 tysięcy, 200 tysięcy twarzy w przeróżnych dużych i małych miastach. A ludzie też potrzebują liderów, którzy mówią z pasją. No tak, którzy tak potrafią. Ale oni się narodzą. Spokojnie. Oni gdzieś tu są, wśród nas. Jest Jurek Owsiak. Jest wiele postaci dzisiaj w życiu publicznym, które gdzieś są. Tylko dzisiaj pracujmy nad samym sobą. Nad nami. Bo jak nie my, to kto? Zgadzacie się? No bo jak nie my, to żaden Biedroń, żaden Owsiak, żaden polityk tego nie załatwi. Znacie tę piosenkę? Znacie czy nie? To jest magia Woodstocku. Śpiewamy. Bo jak nie my, to kto? Absolutnie. Robert, powiedz, bo to jest ciekawe. Czego ci nauczyło bycie prezydentem Słupska? Jak byłeś sobie politykiem w Sejmie, parlamentarzystą, kiedyś polityk uważał, że szczyt marzeń to jest być w Sejmie, a nie być wójtem, burmistrzem czy nawet prezydentem miasta. No teraz mam wrażenie, jest trochę inaczej. Ale jak ty się zderzyłeś z tym, to mi się bardzo podobało, że jak zostałeś prezydentem, niedługo później udzielałeś wywiadów i mówisz, kochani, tam wielkie rzeczy. Ja mam problem, bo dach muszę naprawić w szkole. No ale powiedz, jak ciebie to zmieniło jako człowieka, jako polityka, takie doświadczenie ze Słupskiem? Ja żałuję, że najpierw nie zostałem prezydentem Słupska, a później parlamentarzystą, bo niestety mam wrażenie, że parlamentarzyści są kompletnie oderwani często od rzeczywistości. Czy te rozmowy, które... Te rozmowy, które my prowadziliśmy w parlamencie, jak dzisiaj patrzę, z dzisiejszej perspektywy, to kompletnie nie są warte tych pieniędzy, które płacimy parlamentarzystom za to. Na przykład ja pamiętam taki spór, oczywiście to jest ważny spór natury teologicznej, ale kompletnie nie powinien mieć miejsca w parlamencie, kiedy moi koledzy senatorowie godzinami debatowali i dyskutowali nad uchwałą w sprawie upamiętnienia śmierci Jana z Dukli. Bo święty Jan z Dukli to była ważna postać. Ja pochodzę z tego regionu, więc mam duży szacunek do tej postaci. To był pustelnik. Ale święty Jan z Dukli podobno uratował Lwów, lewitując nad Lwowem. I senatorowie godzinami dyskutowali nad tym, na czym ten Jan z Dukli lewitował. Czy to była chmura, czy to był dywan. I oni z pasją o tym rozmawiali, zamiast zajmować się realnymi problemami Polek i Polaków. I tak wyglądała niestety ta debata, ale trochę my też jesteśmy tego winni. Znaczy, my dajemy się wciągać w takie dyskusje. Uwielbiamy na przykład słuchać historię o profesor Pawłowicz. Ja wam też mógłbym opowiedzieć kilka, chociaż ja mam problem z nią, ponieważ jak ja się zbliżam do profesor Pawłowicz, razem pracowaliśmy w Sejmie, to ona krzyczy na mnie, żebym się nie zbliżał i krzyczy: odejdź, odejdź, nie podchodź. Boi się pewnie. Widzi we mnie diabła. Ale ja podchodzę nadal. Znaczy ja wierzę w profesor Pawłowicz i wierzę, że też parlamentarzyści mogą się zmienić. Więc brakuje mi cholernie w tym parlamencie tej praktyczności. Tego, co my, samorządowcy, musimy mieć. Zobaczcie na popularność polityków.
To nie prezydent, to nie premier, to nie posłowie, senatorowie są najbardziej popularnymi politykami. Jak głosujecie, to najczęściej głosujecie i najczęściej popieracie samorządowców, bo widzicie naszą praktyczną pracę, bo widzicie nas na co dzień, bo widzicie, że my remontujemy chodniki, naprawiamy szkoły, dbamy o to, żeby było wymalowane boisko szkolne. To są rzeczy, które ludziom się podobają, ale to też pokazuje, że musimy wszyscy razem zejść na ziemię, czy zainteresować się naszą przestrzenią. Bo jak ja jeżdżę i pytam, kto zna budżet swojego miasta, jakbym teraz zapytał, nie będę pytał, nie bójcie się, to mało kto podnosi ręce. Jak pytam, czy wiecie, ilu jest radnych w waszym mieście, jak pytam, ile kosztuje utrzymanie waszego miasta, to tego nie wiemy. A przecież to jest wasza kasa, to są wasze podatki, które płacicie. I później łatwo jest politykom was mamić, oszukiwać was, bo oni wiedzą, że łatwo od tego budżetu, od tych realnych rzeczy odciągnąć waszą uwagę i zajmować was z jedzeniem sałatki na sali sejmowej, czy waleniem się po pysku w wojnie polsko-polskiej. Oni to uwielbiają, bo to jest show, bo jest krew. Kiedyś Wiadomości jeszcze, ja nie wiem, czy za twoich czasów, być może za twoich czasów, zrobiły taki sondaż, gdzie zapytały, to były jeszcze te dobre Wiadomości, bez tych pasków na dole. Pozdrawiamy Wiadomości TVP. I zapytaliście, co Polacy i Polki chcą oglądać. Pewnie znasz te badania. I Polacy i Polki odpowiedzieli, że chcieliby oglądać rzeczowe debaty polityków i dużo polityki zagranicznej. Więc daliście im to w Wiadomościach. Co się okazało? Że poparcie dla tego typu materiałów natychmiast spadło. Może nie tak jak dzisiaj, bo dzisiaj tam jest zerowa oglądalność, ale oglądalność zaczęła spadać. Bo niestety, ci dziennikarze wszyscy to wiedzą i niestety przez presję wydawców i właścicieli mediów ulegają temu. Sprzedaje się krew. Chcemy oglądać niestety walenie się po pyskach, chcemy oglądać krew, chcemy oglądać kłótnie. I my musimy to zmienić, bo jak wy tego nie zmienicie, to politycy na pewno tego nie będą zmieniali. I zobaczcie też, zobaczcie, że inna polityka jest możliwa, że są w Polsce ludzie, którzy mówią innym językiem. Spotykacie ich tutaj, na Woodstocku. Tutaj nie leje się krew. Tutaj macie merytoryczne, wciągające debaty, które oglądają tysiące ludzi. I takiej Polski, i takiej telewizji powinniśmy oczekiwać. I to wy o tym decydujecie pilotem. Robert, mam jedną dobrą wiadomość, bo o tym długo rozmawialiśmy tutaj jeszcze z Maćkiem Orłosiem i przekonywałem, ludzie chcą oglądać szczęśliwe, optymistyczne historie. Jak widać, mieć takie poczucie dobrej wspólnoty, absolutnie. Tego im telewizja tego nie daje. Ale są, Robert, są. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma milionową widownię. Jak ktoś myśli, że pojedzie na tym, że pokaże krwawe wydarzenie, to daleko nie zajedzie. Programy kryminalne mają swoją widownię. Inna telewizja jest możliwa. Absolutnie. Brawo. Znaczy, czasem jest trudno zrobić materiał o tym, że w Słupsku kolejny dzień ludzie są zadowoleni. Łatwiej zrobić materiał o tym, że gdzieś ludzie są wściekli, tylko to trzeba się bardziej starać. Pełna zgoda co do tego. Ale mówiłeś o życiu Roberta Biedronia w parlamencie, a życie Roberta Biedronia w Słupsku, panie prezydencie. Te pierwsze chwile, kiedy, no o kurczę, naprawdę mnie wybrali, ja odpowiadam za to miasto. I czego się musiałeś najszybciej nauczyć? Zarządzania miastem, bo ja zostałem wynajęty na 4 lata, żeby dbać o nasze miasto, bo co 4 lata odbywają się wybory. Tylko przypomnę, przejąłeś miasto z dużym długiem. Z dużym długiem. I żaden prezydent, żaden samorządowiec też nie kończy Uniwersytetu Prezydenckiego. Zauważcie, że politycy nie kończą żadnej szkoły, która dawałaby im mandat do rządzenia. My jesteśmy wszyscy wybierani. Żeby zostać kierowcą, potrzebujecie prawo jazdy. Żeby być lekarzem, musicie skończyć medycynę. Ale żeby zostać politykiem, niepotrzebny jest żaden dokument. I w związku z tym moją siłą, moim dokumentem, moją magisterką jest społeczeństwo Słupska. Musiałem szybko doprowadzić do takiej sytuacji, w której stanę na ulicy i zacznę rozmawiać z mieszkańcami. Bo to oni mają wiedzę, której ja nie mam.
Ja po prostu wygrałem wybory, no ładnie się uśmiechałem, miałem fajny program, stałem na ulicy, nie robili tego inni kandydaci, miasto było piątym najbardziej zadłużonym miastem w Polsce, więc może moi kontrkandydaci tak bardzo się nie starali, odpuścili sobie, pomyśleli, to i tak jest masa upadłościowa ekonomicznie, więc co się będziemy starali? Mi cholernie zależało i dzisiaj, żeby tę mądrość miasta wydobyć, żeby wiedzieć, gdzie co w trawie piszczy i gdzie nacisnąć, żeby już nie bolało, to muszę słuchać ludzi. I stąd moja czerwona kanapa, stąd budżet obrazkowy, stąd te wszystkie rady. Druga w Polsce Rada Kobiet, która jest fantastyczna. Przepraszam, bo może nie wszyscy wiedzą, co to jest czerwona kanapa. Opieracie Rady Kobiet? Tak czy nie? Nie słyszę. Ja popieram. Uważam, że... Słuchaj, na przykład w sprawie kobiet to było bardzo ciekawe, ponieważ bardzo się śmiano, że ja chcę zrobić w Słupsku seksmisję. Że sztucznie próbuje wprowadzić kobiety do życia publicznego. A przecież kobiety tego nie chcą, bo gdyby chciały, to one tam by były. No więc zaproponowałem eksperyment, żeby do spółek moich miejskich, w których byli sami faceci prawie, zrobić parytet. Kwoty w sumie, kwoty. 40% z każdej z płci powinno być w radach nadzorczych reprezentowane przez kobiety. I wszyscy się śmiali, że przecież nie ma tylu kobiet, one nie mają kompetencji i tak dalej. Ale ja czułem, że to jest nieprawda. I co się dzisiaj okazuje? Że kobiety tłumnie walą do tych rad i ja muszę robić konkursy i rozmowy kwalifikacyjne, bo tyle kobiet się zgłasza. Czyli my po prostu, faceci, nie dawaliśmy szansy tym kompetentnym kobietom na to. Okazało się też, że moje miasto to jest miasto, które było budowane nie tylko przez facetów, bo to jest historia najczęściej, a nie herstoria. I ja policzyłem wszystkie ulice w moim mieście. Okazało się, że na 219 ulic o nazwach osobowych tylko 18 to są ulice żeńskie. Czyżbyśmy mieli tylko 18 kobiet, które warto uhonorować w naszym mieście? Sprawdziłem to. Okazało się, że nie. Tylko po prostu my, faceci, zbyt rzadko pamiętamy, że połowa społeczeństwa, uwaga, ponad połowa społeczeństwa stanowią kobiety. I nie będzie demokracji, pełnej demokracji, bez udziału kobiet. A czerwona kanapa, o co chodzi? Czerwona kanapa. Czerwona kanapa, a propos kobiet, powołałem też pierwszą w historii miasta kobietę zastępcę prezydenta miasta. Bo tak się zdarzyło, że w Słupsku, który ma prawie 800 lat, w którym przewinęło się kilka milionów ludzi, nikomu do głowy nie przyszło, że przecież kobieta może być też dobrym menadżerem miasta. Okazuje się dzisiaj, że moja zastępczyni jest rewelacyjną menadżerką miasta i mam nadzieję, że będzie przyszłą prezydentką Słupska. Bardzo jej kibicuję. Powiedz jeszcze jedną rzecz, proszę, bo wiele osób może się zastanawiać, okej, fajny ten Robert, ale w skali kraju to nie masz... Fajny, nie przesadzę. Ale wiele może pomyśleć sobie. Ale no w skali kraju nie wygra, ze względu na to, jak otwarcie przyznaje się do swojej orientacji seksualnej. Ale jeżeli wygrałeś... No właśnie. Oni co innego mówią. Ale jeżeli wygrałeś w Słupsku, to Słupsk się tak aż nie różni od reszty Polski. Ale powiedz tym ludziom, którzy się zastanawiają, mówić o tym otwarcie, nie mówić, czy ty żałowałeś kiedyś, że powiedziałeś, jak jest naprawdę, że się przyznałeś. I czy Polska jest gotowa na takiego prezydenta? To możesz być ty albo kto inny, ale czy twoim zdaniem jest już gotowa? Sądząc po twoich doświadczeniach z życia. Ja się wychowałem w Ustrzykach Dolnych i w Krośnie. Ktoś jest z Krosna albo z Ustrzyk Dolnych? Jest, brawo, brawo dla nich. To są moje rodzinne strony i w I muszę wam powiedzieć, że w latach 90. ja się czułem jak kosmita oczywiście, bo tam wtedy nie było gwałtowanych gejów i kiedy ja zacząłem to odkrywać, to myślałem, że jestem sam jedyny na świecie. Jest taki serial The Only Gay in the Village, jedyny gej na wsi, ja się trochę tak czułem jak jedyny gej na wsi. Ja z pasją chodziłem w góry, uwielbiałem, ja jestem przewodnikiem górskim dzięki temu. I tam spotykałem jelenie, łosie, żubry, dziki, wszystko, ale nie spotkałem żadnego geja. Więc naprawdę myślałem, ja naprawdę myślałem, że jestem sam na świecie. Ale wiedziałem też, ja też wiedziałem, że to jest największa tajemnica w moim życiu. I pewnie jak ktoś z was jest gejem albo lesbijką, to pewnie też tak miał. Ponieważ wszyscy dookoła
mówili na takie osoby jak ja, pedał, ciota, kawały. Jak mój ojciec oglądał mecz, to jak ktoś puścił gola, to mówił o pedał. No wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Ksiądz na religii mówił, że Sodoma i Gomora, więc ostatnią rzeczą, którą bym zrobił, to byłoby powiedzenie tego komukolwiek. Więc chciałem popełnić samobójstwo oczywiście i całe szczęście, że go nie popełniłem, bo znalazłem sobie siłę, żeby zrozumieć, i to też wam polecam, że mam jedno jedyne życie. To jest jedno jedyne życie i nikt nigdy więcej mi nie da drugiej szansy. Ponieważ ja mam problem z religią, delikatnie mówiąc, więc ja nie wierzyłem, że będę kiedyś aniołkiem bujającym w obłokach, czy w piekle, nie słuchałem tego księdza, że w piekle będę się w kotle smażył, że będę jakąś pędzącą gazelą albo kwiatem lotosu. Ja w to wszystko nie wierzyłem i szanuję tych, którzy w to wierzą, ale ja w to nie wierzyłem. Więc wiedziałem, że to jest moja jedyna szansa. Jeżeli ja nie przeżyję tego życia na swoich własnych zasadach, to nikt nigdy nie da mi drugiej szansy. I wiedziałem, że muszę to życie przeżyć, uwaga, godnie. Bo przeżyć życie godnie jest cholernie trudno, szczególnie w tej rzeczywistości. Ale nikt nigdy nie da mi drugiej szansy na to. Więc zacząłem walczyć o to. Założyłem kampanię przeciw homofobii, ale zauważyłem, że żeby dokonać realnej zmiany, to ja muszę wejść w tą politykę. Muszę wejść, przejąć ten mikrofon, który teraz trzymam i mieć dostęp do ludzi, żeby przekonać ich, że ja nie jestem żadnym zboczeńcem, że ja nie jestem żadnym pedałem, że jestem takim samym człowiekiem jak wy wszyscy i że tak samo jak wy kocham Polskę. Zresztą chciałem wam to dzisiaj pokazać. Że ja też tak jak wy mam łzy, kiedy śpiewam hymn Polski, że ja też potrafię śpiewać rotę, że ja też mam polski paszport i polski dowód i z dumą je noszę. Więc nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego odbiera mi się to prawo. Zacząłem o to walczyć, może nie machając specjalnie szabelką, bo wiedziałem, że tylko przez dialog znajdę też dojście do waszych serc. No i to działa. Znaczy, widzę też, że to sprawia, że nie tylko mi się lepiej żyje dzięki temu, ale są dzisiaj już, jest mnóstwo ludzi, których życie zmieniło się dlatego, że są ludzie, którzy mają odwagę żyć godnie. I to jest najważniejsze w życiu. Godnie i szczęśliwie. Raz jeszcze powiem, można mieć przeróżne poglądy, ale najważniejsze, żeby umieć o nich mówić z pasją i z taką wiarygodnością, z jaką ty o tym opowiadasz. To naprawdę jestem pod wrażeniem, bo rzadko się słucha polityków, którzy w ten sposób szczerze i otwarcie potrafią mówić i o Polsce, i o sobie. Ale a propos twoich doświadczeń, powiedz, no osobiście... Trochę zmęczyłem. Nie, dobrze ci idzie, wytrzymasz jeszcze. A możemy zaśpiewać coś? Robert, długa droga przed tobą. Chcecie zaśpiewać czy nie? Pośpiewasz, bo jak nie my, to kto? Słuchajcie, ja muszę odpocząć. No to może uwaga. Jeszcze raz, jak nie my, to kto? Tak? Ale ja nie wiem, czy oni są w stanie to puścić. Na pewno, teraz dadzą radę. Ja muszę odpocząć. Co? Chcecie czy nie? No to dajecie. Wiecie, jak znajdziesz się. No bo jak nie my, to kto? No. To za chwilę, może się przygotują. To za chwilę jak... O. Dają radę? Chyba nie dadzą rady. Odpocząłem, dziękuję wam bardzo. Sądząc po swoich doświadczeniach, bo teraz opowiedziałeś trochę o sobie, a powiedz, jak ludzie na to reagują, z twoich doświadczeń, najpierw parlamentu, teraz prezydenta Słupska, czy ludzie są gotowi na taką szczerą opowieść polityka, jeżeli walczy o naprawdę ważny urząd, na razie w Słupsku, a może w państwie, ty albo ktoś inny, ale z podobną drogą życiową? Czy ludzie są gotowi? No ale zobacz na tych ludzi. Oni są gotowi na nowoczesną, otwartą, szczęśliwą, kochającą Polskę. To jest prawdziwa akademia sztuk przepięknych. Tu 60 tysięcy przepięknych sztuk. No zobacz na tych ludzi. Oni są na to gotowi dzisiaj. Dobrze, ale gdyby ktoś był
patrzy na ciebie i zastanawia się teraz, kurczę, Robertowi się udało, ja też powinienem otworzyć się i mówić szczerze o Polsce. Co ty byś radził po prostu, no, innym ludziom, którzy są tymi chłopakami takimi, o jakim ty opowiadałeś, o sobie młodym dawno temu? Być sobą i żyć swoim życiem, nie dać się ubrać w garnitur, który na was nie pasuje. Ja dlatego noszę tę marynarkę, bo ona na mnie leży. Ja źle bym się czuł w gorsecie, który mnie ściska. I pewnie macie to samo. Dlatego nie dajcie się wciągnąć w coś, co nie jest wasze. Nie dajcie się wciągnąć w poglądy, w religię, w partie polityczne, w życie, które nie jest wasze. To jest najważniejsze, bo naprawdę możecie wierzyć w drugie życie, ale na tej ziemi macie jedno, jedyne życie. I to od was zależy, jak je przeżyjecie. To jest banał. To jest banał, nie musicie bić brawa. Ja opowiadam teraz banał. Ale zauważcie, że te banały dzisiaj są najbardziej reglamentowane na świecie. Bo dzisiaj na świecie możemy mieć wszystko. Możecie tutaj przyjechać najbardziej wypasionym samochodem. Możecie nosić najbardziej wypasione ciuchy. Stać was na to, żeby przyjechać na Woodstock i kupić bilet. Większość przynajmniej. Ale zobaczcie, co jest dzisiaj reglamentowane. Co w Polsce jest towarem najbardziej niedostępnym? Szczęście, uśmiech, otwartość, tolerancja. Wszystkie rzeczy, które wydawałoby się, że są na wyciągnięcie ręki. Że możemy je mieć za darmo. A ich jest najmniej w naszym kraju. Róbmy to, dzielmy się szczęściem, uśmiechajmy się, sprawiajmy, żebyśmy byli bardziej otwarci, żebyśmy potrafili, żeby brat, teraz będę trochę takim kaznodzieją, żeby brat obok brata był w stanie żyć pokojowo. To jest ogromne wyzwanie. Wiecie, że odsetek ludzi szczęśliwych rośnie na świecie, a wiecie dlaczego rośnie? I badania to pokazują, dlatego że w Europie i na świecie coraz częściej żyjemy w czasach pokoju. Czyli życie w spokojnym świecie, życie w świecie, w którym się uśmiechamy do siebie, w którym jesteśmy otwarci, sprawia, że jesteśmy bardziej szczęśliwi. Najwięcej osób szczęśliwych żyje w krajach skandynawskich, w Skandynawii, tam gdzie ludzie dzielą się tym, co nadal w Polsce wydaje się być towarem reglamentowanym. Dlatego budujmy dobro wspólne, dzielmy się szczęściem, uśmiechajmy się do siebie, kochajmy się i delektujmy sztukami przepięknymi. A możemy puścić tę piosenkę, czy nie? Słuchaj, bo Robert tu nie wytrzyma, no musimy znaleźć. Jebać! Znaczy, jeszcze jedno pytanie, a potem piosenka musi być. Robert, bo w wyborach prezydenckich to jest prosta sprawa. Głosujemy na konkretnych ludzi, ale będą też wybory parlamentarne. I czy ty teraz, kiedy sobie je wyobrażasz, to czy możesz powiedzieć z czystym sumieniem, jest partia, na którą ja chcę zagłosować, czy liczysz, że coś powstanie innego jeszcze, albo ty chcesz się zaangażować? Ja trzymam kciuki za wszystkie partie polityczne. I to oczywiście... Na wszystkie. No wiem, ale na wszystkie nie zagłosujemy. Wiedziałem, że będziesz protestował, ale... Nie trzymam kciuki za to, jakie one dzisiaj są, ale trzymam kciuki za to, żeby one się zmieniały, żeby zobaczyły tych młodych ludzi, którzy wyszli dzisiaj na ulicę i mieli coś do przekazania tym wszystkim, którzy komunikują się dzisiaj zbyt często językiem, których tego młodzi ludzie nie rozumieją. Żeby zrozumieli te kobiety, które w czarny poniedziałek, podczas czarnych protestów wychodziły na ulicę, pukały do drzwi, do serc tych polityków i mówiły, posłuchajcie nas. Żeby usłyszeli to społeczeństwo, które dzisiaj nie ufa partiom politycznym. Czy wy wiecie, że tylko 17% z polskiego społeczeństwa ufa partiom politycznym, a tylko 1% należy do partii politycznych? To jest mniej na przykład niż Kościołowi. Kościołowi ufa 55%. To zamiast może parlamentu powinni nami rządzić księża. No bo mają większe zaufanie. Ja wiem, że powiecie, że nie. No więc jeżeli nie, jeżeli umawiamy się na demokrację, to zróbmy wszystko, żeby więcej ludzi ufiało partiom politycznym. Zmieniajmy je. Jacek Kuroń powiedział coś bardzo mądrego, co powinno być przekazaniem dla tych, którzy nie zgadzają się na zastaną rzeczywistość. Nie palmy komitetów, budujmy własne komitety. I to powinno być przesłanie dla nas wszystkich. Pokażmy alternatywę. Pokażmy, że Polska może być inna, że może być fajniejsza, że może być bardziej sexy. Podoba wam się sexy? Mi się podoba, fajnie mi to wyszło. O, jest! Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie
to kto? Bo jak nie my, to kto? Dobra. Dzięki. Fajnie tu jest. Dobrze idzie. Robert, jeszcze ostatnie pytanie, a potem pytania od was oczywiście. Bo my się też, nawiązując do tego, o czym mówisz, jednym z sukcesów masowości, skali, wielkości, trwałości tych protestów, dlatego tyle tysięcy ludzi wyszło na ulicę tylu polskich miast, że tam nie było symboli partyjnych. Myślę, że gdyby partie się w to mieszały, to tak by nie wyglądało. Ale powiedz, jak ty zareagowałeś na to, kiedy zobaczyłeś, że noc w noc, dzień po dniu, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi stoją w małych, bo to było niesamowite, to nie tylko Warszawa, Gdańsk, Poznań, o czym mówiliśmy, ale też małe miasta, gdzie ludzie wychodzili, stawali przed swoimi sądami. Byłeś zaskoczony, jak na to reagowałeś? Oczywiście ja się cieszyłem, bo to kibicuję takim zrywom i walce o pewne wartości, ale uwaga, z drugiej strony zastanowiłem się, dlaczego nadal jest tak wiele osób, które są rozczarowane tym, co budowaliśmy. Rozczarowane tym, w co wierzyła na przykład moja matka właśnie działając w Solidarności. Dlaczego tak wielu uważa, że potrzebna jest taka reforma, pseudo-reforma sądów? No coś schrzaniliśmy. Może nie my, ale pokolenie moich rodziców, te wcześniejsze pokolenia, które obiecały nam demokrację, coś schrzaniły. Bo rację mają ci, którzy mówią, potrzebne są zmiany. Potrzebne jest coś, co sprawi, że ja uwierzę, że jak chcę iść do sądu po sprawiedliwość, to tę sprawiedliwość dostanę. Że nie będę czekał latami na to, żeby rozsądzić sprawę, która jest prosta. Że ktoś, kto żyje z niepełnosprawnością intelektualną i w jakimś sklepie ukradnie batonika, ponieważ nie wie, że kradzież jest karana, trafi za kratki, bo jakiś sędzia bezrozumny ukarze tego chłopaka. To jest niesprawiedliwość. I bardziej zastanawiałem się, jak sprawić, żeby ci ludzie, którzy są rozgoryczeni, rozczarowani, że ta demokracja, z której wielu z nas się cieszy i korzystamy z niej, na przykład śpiewając tutaj piękne piosenki, których nie moglibyśmy śpiewać podczas PRL-u, korzystając z tej wolności podróżowania. Jak sprawić, żeby ci, którzy w tym nie uczestniczą, też mogli w tym zauczestniczyć? Dlatego kiedy wprowadzono 500+, i byłem jedną z pierwszych osób, które powiedziały, że to jest potrzebny program. Że to jest program, ja to widzę w Słupsku, który przywraca ludziom godność. Może nie godność takiej, jakiej ja poszukiwałem, że ktoś będzie nie będzie mnie bił na ulicy, dlatego że jestem gejem, ale godność w takim sensie, że widziałem u mnie w mieście, w Słupsku ludzi, którzy nie byli w stanie powiązać końca z końcem, wychowując dzieci i myśleli o tym, jak przeżyć do pierwszego. Jak posłać dziecko do szkoły, żeby miało śniadanie w tej szkole, żeby nie wyglądało gorzej od kolegów i koleżanek, którym lepiej się powiodło, bo mieli szczęście, bo ich rodzice są lepiej wykształceni. Dlatego zastanawiam się, gdzie było państwo przez te wszystkie lata, że nie dostrzegało tych ludzi. Że ci ludzie gdzieś byli na obrzeżach tego wszystkiego. I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w sposób fatalny na tym żeruje. Bo oni mówią, my wam przywracamy godność, my wam dajemy 500+, ale odbieramy wam wolność. I marzę o takiej sile, która nie tylko przywróci godność, ale pozostawi nam wolność, że nie będzie coś za coś, ale będzie to wszystko. Bo umówiliśmy się na państwo i to o tym mówi Konstytucja w artykule 1, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Wszystkich obywateli, a więc nie tylko niektórych obywateli. I to powinno przyświecać każdemu politykowi. Kiedy ja myślę o mieście, to myślę przede wszystkim o tych, którzy są ubodzy, którzy są dyskryminowani, którzy są marginalizowani. Myślę o tych kobietach, o niepełnosprawnych, bo to nimi powinienem mierzyć wartość rozwoju miasta, a nie tymi Rolls-Royce'ami, milionerami. Państwo widzicie te wszystkie rankingi. Widzicie, pokazuje się, ilu to milionerów jest dzisiaj w Polsce. Ile to Maybachów się sprzedaje w Polsce, najwięcej w Toruniu podobno. To wszystko widzicie, ale słyszycie też pewnie często, że w Polsce zarabia się 4000 złotych.
na rękę, bo taka jest podobno średnia krajowa. Kto z was na tej sali zarabia ponad 4000 albo więcej na rękę? Ilu was jest? Czy to jest średnia krajowa? 4 osoby, 5 osób podniosło ręce. To nie, więc to nie pokazuje realnego stanu naszego społeczeństwa. I politycy tego nie dostrzegają, bo są zaślepieni PKB, Maybachami, milionerami. I ktoś, kto bierze odpowiedzialność za Polskę, powinien brać odpowiedzialność za to społeczeństwo, które nie zarabia 4000 zł, nie marzy o Maybachach, nie jeździ na drogie wczasy. To jest odpowiedzialność polityków, bo Polska jest dobrem wspólnych wszystkich obywateli, a nie tylko tych, których stać na Maybacha. Ależ będzie ciekawa ta kampania wyborcza. Kampania wyborcza. Nie, wiem, że nie. Bardzo proszę, pytanie, bo tam już kolejka długa stoi. Proszę. W kampanii wyborczej, przepraszam, podobno potrzebna jest pierwsza dama. Słyszeliście o tym? A co powiecie na pierwszego dżentelmena? Jest tutaj ze mną, tam siedzi. Pierwszy dżentelmen z Łupska. Ale mu kwas zrobiłem. No mistrz. Proszę bardzo. Witam serdecznie, Magda Zdębna. Pozdrawiam wszystkich Woodstockowiczów. Dwa krótkie pytania. Obiecuję, że będę się streszczać. Pierwsze. W zeszłym roku tak mi się spodobał przytulas z panem Maćkiem Szturem i krótka rozmowa za kulisami, że stworzyłam listę osób, które chciałabym z całego serca wyściskać i porozmawiać 5 minut na osobności. I pan, panie Robercie, chciałam powiedzieć Radosławie, oczywiście, bardzo przepraszam. Całe szczęście, że przyjechałem z moim chłopakiem. Tak. Mam dobrą wymówkę na randkę. Tak. Że jest pan tam na szczycie. Wyprzedza pana tylko pan Jurek Owsiak, co mam nadzieję pan mi wybaczy i mimo wszystko się zgodzi. Ja kocham Jurka. No i co? No i czy pan się zgodzi 5 minut ze mną porozmawiać za kulisami? Musi pani zapytać tego faceta. Oczywiście mogę? Się zgodzę, będzie mogę? Mi bardzo miło. On jest na tak. Z panie wszystkimi mam nadzieję, że porozmawiam. Zostaję tutaj do końca. Dobrze. A drugie pytanie jest bezpośrednio związane z tym, co dla pana dzisiaj przygotowałam. I też jest związane z tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Co możemy zrobić, żeby to stało się rzeczywistością, bo Polska zasługuje na człowieka, który nas pociągnie do przodu. Bo powiedzmy, co jest na tej koszulce, bo dużo osób może nie widzieć, co jest tam napisane. Prezydent RP 2020-2030. Rozpędziłam się na dwie kadencje, ponieważ uważam, że mentalności Polaka nie zmieni się w kilka lat. Trzeba co najmniej 2 kadencje. Więc co możemy zrobić, żeby to stało się prawdą? Bo Polska zasługuje na człowieka, który stworzy z naszego narodu naród woodstockowy, albo tak jak pan pokazał, patykowy. Nierozerwalny, połączony, otwarty na dialog, otwarty na różnice i niszczący granice, a nie je budujący. Dziękuję pani bardzo. To ja odpowiem na to pytanie, co możemy zrobić. Słuchajcie, tam jest napisane prezydent RP. Proponuję, żebyście się wszyscy na tej koszulce podpisali, bo prezydentem RP powinni być wszyscy Polcy i Polaki. To był cytat z pani premier. Więc to jest najważniejsze, to jest największe wyzwanie. Jak sprawić, żeby nie wpisywać tam jednego nazwiska? Tam nie ma żadnego nazwiska. Ale doprowadzić do tego, że będzie tam nazwisko 38 milionów Polaków i Polek. I to jest największe wyzwanie. A propos tego drzewa i tych patyków, to a propos też tej prezydentury. Słuchajcie, te patyki są niestety zrobione pewnie z drzewa, na czym ubolewam, ale one kiedyś stanowiły drzewo. Drzewo jest bardzo solidne, trudno je wyrwać, bo ma korzenie. Dzisiaj można je wyciąć, ale nie można go wyrwać. I to też pokazuje naszą siłę. Naszą siłą są te korzenie i nasza moc drzewa. I to jest też wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, żebyśmy tworzyli takie mocne drzewo z mocnymi korzeniami.
co mam zrobić z tą koszulką? Puścić w obieg, żeby się wszyscy podpisywali, później mi oddać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jako reporter patrzyłem z bliska na początki kampanii Baracka Obamy. No identycznie to wyglądało. O nie, nie. Nie, to wy wszyscy. Też były 2 lata do wyborów. Bardzo proszę. Barack Obama jest ładniejszy. Ma bardziej atrakcyjny kolor skóry ode mnie. Ale się kryguje, no. Skromny. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakby wyglądała Polska, jakby faktycznie nią rządził Duda i Szydło, a nie prezes? Nie wiem, czy adresat jest idealny. Obawiam się, że każdy z nas musiałby nosić broszkę i długopis do podpisywania wszystkiego. Ale tak na serio, to trochę koresponduje, to bardzo dobre pytanie, to trochę koresponduje do tego, o czym rozmawialiśmy. Zobaczcie, rządzi nami człowiek, który nie bierze odpowiedzialności za Polskę. Rządzi facet z tylnego siedzenia, który nie ma odwagi wziąć odpowiedzialności za to, co wyprawia. Musimy to zmienić. Nie możemy na to pozwolić, że kierownicę trzyma... że kierownicę trzyma premier z prezydentem, ale kierownica sterowana jest z tylnego siedzenia. To bardzo niebezpieczna podróż. Nie wiem, dokąd nas doprowadzi, ale na pewno nie tego wszystkiego, o czym wcześniej mówiliśmy. To bardzo niebezpieczne. Dzięki. Siema, jestem Kacper z Włocławka. Mam 2 pytania, ale w sumie zanim zadam 2 pytania, no to powiem, że mi taki pierwszy dżentelmen by nie przeszkadzał, więc trzeba się chyba zdecydować na te wybory w 2020. Za późno, on już zajęty. Ale ja mówię o tobie, żebyś kandydował. Dziękuję ci bardzo. Skoro już tak zaczęliśmy o polityce, to pierwsze pytanie, zadam od razu 2. Pierwsze pytanie to jest takie, czy według ciebie te 2 weta prezydenta Dudy i 1 brak weta powinien nas uspokoić, bo wierzę, że nie tylko ja chodziłem na protesty w obronie sądów, czy raczej nie powinniśmy temu wierzyć, bo to jest jakaś ustawka wewnątrz grupy rządzącej. A drugie pytanie jest takie, że razem z grupą przyjaciół chcielibyśmy po prostu pójść z tobą i z przyszłym, mam nadzieję, pierwszym dżentelmenem Krzyśkiem na piwo i czy dacie się dzisiaj wyciągnąć na piwo? Ewentualnie coś mocniejszego! Trzy razy tak. To zgłoszę się tam gdzieś na backstage. Co zrobić? Czy te 2 weta nas powinny uspokoić? Nie. Zdecydowanie nie. Ale cokolwiek się dzieje, cokolwiek się dzieje w życiu publicznym, powinno nas interesować, ponieważ to życie publiczne, ta polityka wcześniej czy później do nas zapuka, do naszych drzwi. Słuchajcie, to politycy decydują, czy chcemy, czy nie chcemy, o tym, jak żyjemy. To politycy, niestety, i widzicie, mogą swoimi łapskami gmerać w przystanku Woodstock i próbować zabronić nam tego najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dlatego mamy pewną odpowiedzialność. Nie możemy po Woodstocku się rozjechać i myśleć tylko o tym, że obroniliśmy Woodstock i teraz pozamiatane i będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Demokracja, na którą się umówiliśmy, jest jak piękny kwiat. Piękny kwiat trzeba pielęgnować i regularnie podlewać, ponieważ niepielęgnowana i niepodlewana szybko usycha. I to jest wyzwanie naszych czasów. Musimy dbać o demokrację. Nie możemy przespać ani minuty, ani godziny w dbaniu o demokrację, ponieważ przyjdą tacy, którzy będą lepiej wiedzieli od nas i będą bardziej zdeterminowani, jak tę demokrację nam przemeblować, żeby ona była ich, a nie nasza. A najważniejsze jest, żeby demokracja była nasza, wspólna, wszystkich nas, a nie tylko prezesa, który kieruje naszym krajem i demokracją z tylnego rzędu. Więc nie usypiajcie, miejcie siłę, żeby walczyć. Nie tylko w obronie konstytucji, nie tylko w obronie demokracji, ale pilnować tych wszystkich wartości każdego dnia, bo historia nam pokazała, że jak
Przestajemy myśleć, jak nasz umysł usypia, to demony zaczynają grasować. I dzisiaj stoimy przed takim wyzwaniem. Bądźcie czujni. Ja mam tylko wrażenie, że z tego przytulania i tego pójścia na piwo z Robertem Biedroniem to kilkadziesiąt tysięcy ludzi tu jest w kolejce, więc... Jestem na tak! To jest duża organizacja tego przytulania, naprawdę. Dużo piwa potrzeba. Dużo piwa. Proszę bardzo. Witam serdecznie. Ja mam prośbę i pytanie. Prośba taka standardowa, czy będę miał tą przyjemność uścisnąć dłoni i zrobić sobie zdjęcie? Zaszczyt dla mnie. Dziękuję. Przytulenie, uścisk, piwo, zdjęcie. Ja się uwielbiam przytulać. To obowiązkowy zestaw Woodstockowicza z Biedronii. Każdy, kto się chce przytulać, uwielbiam, więc bardzo chętnie. Pytanie... Chłopaki, nie pokazujcie później waszym dziewczynom zdjęć z przytulania ze mną, bo rozwód macie gwarantowany. Pytanie jest następujące. Ja przyjechałem z Irlandii. W Irlandii czerwiec jest miesiącem LGBT, dzieją się różne rzeczy, różne przedstawienia, imprezy, kończy to się paradą oczywiście i jest to zupełnie normalne tam, nie ma żadnych antymanifestacji, wszyscy się cieszą, wszyscy się bawią. Czy możemy liczyć na to, że nie wiem, może za 10, może za 20 lat tak będzie w Polsce? Ale Woodstock pokazuje, że tak już jest w Polsce. Tylko musimy to przenieść na całą Polskę. I to jest wyzwanie dla nas wszystkich. Bo jak nie my, to kto, nie? Więc to jest wyzwanie. Niech pan nie pytaj o to, czy tak będzie w Polsce, bo to nie od Biedronia tylko zależy. To od nas zależy, czy tak będzie w Polsce. To od nas zależy, czy Woodstock i te wartości, które dzisiaj tutaj w serduchu nosimy przez te kilka dni, te piękne wartości przeniesiemy na Polskę. Więc to my mamy ten obowiązek, żeby to zrobić. Jestem przekonany, że pewnego dnia tak będzie w Polsce. Ba, jestem pewien, że tak będzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Tomasz z Sosnowca. Ja nie mam żadnego pytania. Dzięki. Sosnowiec! Ja nie mam żadnego pytania, ja chciałbym tylko pana pozdrowić od Ewki. Tu jest Ewka, może pan pamięta. Cześć Ewka. Byliśmy w Słupsku rok temu, w wózce, właściwie na wakacjach. Przyjechaliśmy do pana do ratusza, żeby się z panem właśnie spotkać. Ona później jeszcze pana spotkała na targach książki, już niestety beze mnie. Jest pana wielką psychofanką. Niestety nie mogło jej być tutaj z nami, ale właśnie przekazuję... Dobrze, że tu nie przyjechała może. Może i tak. Bo ja bez obstawy jestem. Właśnie. Chciałem jeszcze dodać, że po Woodstocku w niedzielę rano jadę na Ustkę, więc mogę pana i Krzysztofa podrzucić do ratusza. Dziękuję bardzo. Polecam się. Wow. Dziękuję bardzo. Dzięki. To jesteśmy w taczu. To pomysłu na wspólną podwózkę jeszcze nie było, coś nowego. Muszę uważać, bo jak wiecie, różnie to bywa z limuzynami prezydenckimi. Dzień dobry, panie prezydencie, ale ja bez żadnego trybu. Nazywam się Sylwek i mam takie pytanie do pana. Czy nie uważa pan, że coraz w kontekście tego, co się dzieje ostatnio w Polsce, mam tutaj na myśli to, co się dzieje, to całe zamieszanie związane z sądami w Sejmie, i też to, że władza próbuje tak bardzo rzucać kłody pod nogi organizatorom Woodstocku. Czy to wszystko to, co ostatnio się dzieje, to całe pajacowanie władzy, to czy według pana coraz bardziej niestety ma większe znaczenie to, co powiedział pan Piotr Rogucki, kiedy razem z panem, panie Robercie, był w programie u Kuby Wojewódzkiego, który powiedział coś takiego, i to myślę, że wszyscy Woodstockowicze się ze mną zgodzą, znaczy ze mną, z tym, co powiedział pan Rogucki, a powiedział takie słowa: pan jest gejem, wszystko okej, ale większość polityków to zwykłe cioty. Czy niestety to jest coraz bardziej aktualne? Powinno być odwrotnie, a dzieje się, jak się dzieje. Mordko ty moja, przecież ty wiesz, co się dzieje w Sejmie. No jest aktualne, ale znów,
To jest kwestia pewnej kultury politycznej też, naszej wrażliwości. Mamy bardzo niską kulturę polityczną i dopuszczamy do takich sytuacji i ich słuchamy. Ale też zauważcie, że do Sejmu wybieramy nie jakiegoś tam Kowalskiego, ale z szacunkiem dla Kowalskich. Są tu jacyś Kowalscy? Kocham Kowalskich. Brawo Kowalski. Więc nie wybieramy kogoś, kto wydawałoby się, że tam przypadkowo się znajduje, tylko profesorów, doktorów, lekarzy, nauczycieli, no creme de la creme naszego życia publicznego. Jak to jest, że na koniec dnia my się nimi zawsze rozczarowujemy? Dlaczego tak się dzieje, że za każdym razem się rozczarowujemy? Uważam, że to jest trochę tak, że to my musimy coś zrobić, znaczy odrobić trochę tą lekcję i zainteresować się, jak oni tam naprawdę pracują. Bo jak się okazuje, ta profesorka, jak się dostaje do tego Sejmu, to gada o wszystkim, tylko nie o swojej pracy. A nawet jest w stanie na sali sejmowej, która jest świątynią demokracji, wrąbać sałatkę przy wszystkich. No więc ta degeneracja gdzieś się zaczyna od tego, że my na to pozwalamy gdzieś. Musimy to zmienić. Zmienić to możemy tylko, jak będziemy pukali do drzwi polityków. Pytali, panie Heniu, wybrałem pana do Sejmu. Co pan robił w tym miesiącu? Jak się pan rozliczy przede mną z tego, co pan czy pani zrobiła? To jest wyzwanie, rozliczać polityków. Kto z was kiedykolwiek był w biurze poselskim? No zobaczcie. Super, brawo wy, ci, którzy byli. Ale zobaczcie, nie rozliczamy. Czy ktoś z was w stanie jest, wybieracie polityków. U mnie w moim okręgu wybieramy 15 parlamentarzystów. Konia z rzędem temu u mnie w okręgu wyborczym, kto jest w stanie ich wszystkich wymienić. Nie interesujemy się tym. Wiemy, że Biedroń to gej, że geja mamy w parlamencie, że mieliśmy tam jakiegoś ornitologa czy kogoś. Wiemy jakieś ciekawostki, ale nie interesujemy się ich pracą. Wiemy, że mamy faceta z kotem w tym Sejmie. Takie rzeczy wiemy, ale jak oni pracują na co dzień, tym się nie interesujemy. I to jest największe wyzwanie dla nas wszystkich. Wtedy będziemy dojrzałym społeczeństwem demokratycznym, kiedy będziemy patrzeć władzy na ręce, monitorować i rozliczać. Jak będziemy uczestniczyć też w wyborach i dokonywać słusznych wyborów. Bo dzisiaj się okazuje, że większość z nas, szczególnie młodych, nie uchodzi do wyborów. A jak chodzimy do wyborów, to wybieramy takich ludzi, którzy później w Brukseli śpią na przykład na sali plenarnej, zamiast pracować. Są tacy, albo tacy, którzy nie mają kręgosłupa moralnego, jak zagłosują tak, jak chciał prezes, to później nie wstaną, bo nie mają tego kręgosłupa. Więc nie możemy tak wybierać, musimy to zmienić, ale to od was zależy. Ja też chciałem ostrzec przede mną, bo zobaczcie, ja mam gadane, ja potrafiłbym was pewnie w dużej części uwieść. I takich polityków, tak uwieść politycznie. Takich polityków jest mnóstwo, którzy są lukrowani na potrzeby kampanii i tak dalej, ale nie w tym rzecz, żeby wybierać takich lukrowanych polityków. Rzecz w tym, żeby dokonywać świadomych wyborów, żebyście sprawdzili, jaki ten Biedroń naprawdę jest, co on w tym Słupsku robi, jaki on był posłem w tym parlamencie, czy on naprawdę tak ciężko pracuje, jak mówi. To jest najważniejsze i to jest największe wyzwanie wobec klasy politycznej i wobec nas wszystkich. Dobrze mówi. Siema. Na początek Ej. Chciałem powiedzieć, że już nie uwiodłeś, to raz. Jeszcze nie uwiodłem? Już uwiodł, już, tak. Dobra, od początku. Nazywam się Mateusz i jestem ze Stowarzyszenia Refugees Szczecin. I chciałbym ci bardzo podziękować za słowa uchodźca, które dzisiaj padły na tej scenie. I od razu zaprosić ciebie do naszej wioski wielu kultur, od razu naprzeciw tego wielkiego namiotu. A moje pytanie jest do ciebie następujące. Jakiś czas temu byłeś w programie bodajże u Moniki Olejnik i była poruszona w tym programie sprawa pewnej nauczycielki ze Słupska, która na swoim facebookowym profilu w dość niepochlebny sposób wyrażała się na temat uchodźców. Czy mógłbyś bardziej trochę rozwinąć ten temat, bo powiem szczerze, mnie osobiście zaszokowała twoja reakcja na to. Tak, i to jest właśnie moje pytanie. Dzięki. Ale pozytywnie zaszokowała, mam nadzieję. No. Dzięki. Dobra. No więc historia nie jest wesoła, ponieważ
pewnego sobotniego poranka obudziłem się i przeglądałem internet i na Facebooku zobaczyłem, że jedna ze słupskich nauczycielek, to jest wyjątek, umieściła jakiś fejkowy news z jakimś niby uchodźcą, który plądruje jakiś sklep. To później się okazało, że to była nieprawda i ona napisała, trzeba by tym ciapatem łby ucinać. Ja byłem w szoku, znaczy mnie to zszokowało i pomyślałem sobie, o nie, trzeba ją zwolnić dyscyplinarnie. Ale to oczywiście byłoby najprostsze, co można zrobić. Gniew jest najprostszym instrumentem, znaczy ja mógłbym ją, oczywiście w pewnych czasach to mógłbym ją torturować, my w Słupsku mieliśmy takie tradycje, że torturowaliśmy czarownicę, mógłbym ją podtapiać, mógłbym różne rzeczy robić na niej, mógłbym ją dyscyplinarnie zwolnić, ale pomyślałem nie, ochłonąłem i pomyślałem, znam ludzi, którzy są w stanie trafić przynajmniej do jej głowy i przekazać im jakąś myśl. I to są ci ciapaci, jak ona mówi, czyli uchodźcy, którzy mogliby przyjechać do Słupska, pójść do tych szkół, do tych wszystkich klas, gdzie są być może tacy nauczyciele, a wiem dzisiaj już, że to był wyjątek na szczęście, i skonfrontować się z takimi ludźmi jak ta nauczycielka. I tak zrobiłem. Zaprosiłem uchodźców z Syrii, którzy uciekli tutaj do naszego kraju, a są też tacy, którzy mieszkają w naszej ojczyźnie, bo uciekali przed bombami. I zaprosiłem ich do naszych słupskich szkół i powiedziałem, opowiedzcie wasze historie. Matki z dziećmi, dorosłych mężczyzn, bo to często jest argument. I opowiedzcie, dlaczego tutaj jesteście, jak wam się żyje. I muszę wam powiedzieć, że te spotkania to były jedne z najpiękniejszych przeżyć, jakie widziałem. Ci młodzi ludzie skonfrontowani z tymi uchodźcami, pewnie już nigdy z taką łatwością nie powiedzą tego, co mówili. I ta nauczycielka już nigdy więcej tego nie napisała, co napisała wtedy. I to było największe zwycięstwo. Na odchodnym powiem, że nie wyjadę stąd bez zdjęcia z tobą. Dzięki. Są zdjęcia i ubolewam nad tym, że to jest jedyne miasto w Polsce, które coś takiego zrobiło. I chciałbym wam życzyć, żebyście niekoniecznie w sprawie uchodźców, ale chciałbym wam życzyć, żebyście innego czy inną spotykali jak najczęściej. Bo takie spotkanie, w mojej ocenie, a ja mam to szczęście, że spotykam inne i innych, to jest ciekawsza przygoda niż przeczytanie 100 książek. Bo konfrontacja z innością zawsze pozostawia nas bogatszym czy bogatszą o pewne wartości. Dzień dobry panom, dzień dobry Woodstockowiczom. Mam na imię Nadzieja i odejdę trochę od tematów politycznych, bo szanuję pana nie tylko jako polityka, ale po prostu jako dobrego człowieka. I chciałam się zapytać, jak pan to robi, że idąc ciągle pod prąd spełnia pan swoje marzenia? I to jest moje pierwsze pytanie, a drugie pytanie, czy spełnia pan obietnice, ale nie chodzi mi tu o obietnice wyborcze, tylko takie w życiu codziennym. Dziękuję. Robię to tak, że po prostu, jak powiedziałem, chcę być sobą i to jest dla mnie najważniejsze, bo ja nie wierzę, że ktoś mi da drugą szansę. Więc nawet jeśli moje życie ma być krótsze, nawet jeśli ono nie ma trwać tyle, ile przeciętnie trwa życie na tej ziemi, bo coś mi się stanie, to ja wiem, a wiem, że mi się nic nie stanie, ale wiem, że warto zaryzykować, żeby przeżyć to życie pięknie, żeby przeżyć to życie godnie i szczęśliwie. I to zawsze było dla mnie najważniejsze. Ja pamiętam, jak moja mama dowiedziała się, że jestem gejem. To było najgorsze wydarzenie w jej życiu. Ja widziałem moją mamę dwa razy w życiu w takiej sytuacji. Pierwszy raz, jak się dowiedziała, że jestem gejem, a drugi raz, jak mój ojciec zmarł. To były takie emocje. I ja wiedziałem, że ją to dużo kosztuje. Ona powiedziała, żeby nikomu o tym nie mówić, co będzie, jak się sąsiedzi dowiedzą i tak dalej. Ona oczekiwała, że będę jej życiem żył, bo będzie wstyd. Bo przecież posiadanie syna geja to był największy wstyd. Mam nadzieję, że już dzisiaj nie jest. Ale wtedy tak było. Ale ja wiedziałem, że oczywiście muszę szanować moją mamę. Kocham ją bardzo, ale mam swoje życie. I jeżeli na moje życie scenariusz będzie pisała mi moja mama,
to nie będzie mi dane przeżyć go na własnych warunkach. Więc żyjcie scenariuszem pisanym przez siebie, a nie przez innych ludzi. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Ten scenariusz, muszę wam powiedzieć, ja chodzę po słupskich szkołach, bo ja prowadzę też lekcje demokracji, bo uważam, że trzeba inwestować w mieszkańców, ich myślenie i znów jestem jedynym prezydentem, który to robi, ale to jest taka praca u podstaw. Uczę dzieciaki demokracji i kiedy mówię, żeby żyli swoim życiem i to jest najważniejsze, to im się to bardzo podoba i pytają, czy mogą już iść do domu. Więc... Ale wy nie pójdziecie do domu, bo nie, trochę niektórzy z was mają za daleko. Ale, więc to jest najważniejsze. A druga część pytania? Drugie pytanie było, czy pan spełnia obietnicę? A, to jest cholernie trudne oczywiście, bo ja obiecałem na przykład mojemu partnerowi, że będę wierny mu do śmierci. Pokus jest wiele. Wychodzi jak wychodzi i nie odpowiem pani na to pytanie. Ja zadałam te pytanie nie przez przypadek, bo na Facebooku napisał pan, że podpisze mi książkę, dlatego się o to pytałam. A to dochowam tego. Oczywiście, że podpiszę. Ale łatwiej mi to dochować, takiej obietnicy. Zobaczcie, jak świadkami uważam w tej chwili jesteśmy, jak nieprawdopodobnej i polskiej historii z tej opowieści to wynika. Od dnia i chwili, o której opowiadał Robert Biedroń, jego dramatycznej rozmowy z mamą, do tego dnia, tego miejsca, tej chwili, kiedy z taką akceptacją, a nie boję się powiedzieć, z takim uwielbieniem, entuzjazmem, patrzą na ciebie tysiące ludzi. No to jest nieprawdopodobna historia. Jeżeli ktoś kiedyś boi się, że będąc sobą, będąc autentycznym, przegra, to niech pamięta ten moment i tę drogę od tamtej rozmowy z mamą do tej chwili na Woodstocku. Prawda. Słuchajcie, macie szczęście, że nie ma tu mojej mamy, ponieważ moja mama jest fanatyczką. Jakby ona tutaj była, to by wzięła tęczową flagę i tak machała ciągle. Więc to jest taka zmiana postawy u mojej mamy. Z jednej skrajności w drugą, ale bardzo się z tego cieszę, bo bardzo mi kibicuje, bardzo mnie wspiera, a przy okazji wspiera też wiele innych osób. Moja mama nadal mieszka w Stanach, teraz mieszka w Krośnie. Więc wyobraźcie sobie, jak ona sobie musi radzić, szczególnie, że z Krosna jest poseł Piotrowicz. To ten, który podniósł ręki na polskie sądy, więc ona nie ma lekko, ale macha tęczową flagą i ma się nieźle. Bardzo proszę. Panie prezydencie, Robercie, ja pozwolę sobie na taką prywatę, że z dwutygodniowym prawie opóźnieniem powiem dzień dobry. Dobry. A wynika to z tego, że prawie dwa tygodnie temu w drodze ze Szczecina do Gdańska wysiadłam na 2 godziny w Słupsku, bo postanowiłam, że chcę uczynić sobie taką pielgrzymkę do Ziemi Świętej. I jako psychofanka przeogromna, która nie ma żadnych szans mimo uwielbienia, ponieważ jak wiadomo... mogłam powiedzieć tylko dzień dobry i nie chcę uścisków. Chcę tylko powiedzieć, że chciałam doświadczyć Słupska osobiście, tak? Więc wysiadłam z pociągu o 8 rano i ja chciałabym się budzić o 8 rano i wychodzić do takiej Polski, do jakiego Słupska wyszłam o 8. Padał deszcz, ludzie chodzili po ulicach, mam wrażenie, przepraszam, wiecie, miałam... naprawdę uczucia religijne w tamtym momencie, więc na pewno nie odbierałam tego. Mamy kilka kościołów. Obiektywnie, ale miałam wrażenie, że ludzie byli tam naprawdę jakoś bardzo pozytywni, a przecież szli dopiero rano do pracy, więc mogliby być zirytowani w czwartek rano. Pozwoliłam sobie też pójść do ratusza i odważyłam się po pół godzinie zapukać do drzwi, gdzie bardzo uśmiechnięte też od rana panie sekretarki i pani wiceprezydent powiedziały mi, że niestety nie ma pana, nie ma ciebie, więc moje dzień dobry musiało poczekać do dzisiaj. To moja prywatna opowieść, a teraz chcę powiedzieć, że dołączam się do apelu pana Piotra i mam wrażenie, słuchając różnych wywiadów z tobą, wielu innych osób, ja mam już dosyć tego krygowania się i apeluję o to, żeby ta partia polityczna pod przywództwem
Twoim powstała. Robercie, zostań naszym prezesem. A mówię to dlatego, że ja na przykład nie domagałabym się tego, żebyś był prezydentem Polski, bo uważam, że na razie Słupska szkoda byłoby, bo tam jest jeszcze dużo do zrobienia. Ale jako, że doświadczyłam ratusza, który jest totalnie przyjaznym miejscem, gdzie też wszyscy, miałam wrażenie, byli jakoś tak pozytywnie nastrojeni od rana, nie mieli takich min, że kurczę, znowu muszą się spotkać z urzędnikami, to ja po prostu chciałabym pójść do biura poselskiego posła, którego wybiorę. Nie ma jeszcze w tym kraju ludzi, na których w wyborach powszechnych, do których mam prawo, jako świadoma obywatelka, mogłabym i chciałabym w pełni zagłosować. Dlatego bardzo proszę o zebranie tych wszystkich ludzi, którzy w Polsce są i pokierowanie nimi nie z tylnego fotela i nie z tylnej kanapy, tylko oficjalnie, bo tego krygowania chyba już za dużo i my jesteśmy tutaj dlatego, że chcemy pójść za Panem. Wiadomo, że możesz, Robercie, nas podpuszczać do tego, żebyśmy sami, ale potrzebujemy liderów. I ja bardzo chciałabym, czuję w sobie gotowość, mam już trochę lat, pierwszy raz chciałabym zrobić coś politycznie. Na razie nie mam partii, do której mogłabym się zapisać, więc ja czekam, prezesie. Słuchajcie, no więc umówmy się tak. Jak odrobimy lekcję demokracji, jak odrobimy to wszystko, o czym rozmawialiśmy, jak weźmiemy współodpowiedzialność za Polskę, to ja obiecuję, że zrobię swoją robotę. OK? A wy mi dacie sygnał. Czekam na wasz sygnał. Jak weźmiecie odpowiedzialność za kraj, jak pójdziecie na wybory, a samorządowe są za półtora roku, jak będziecie pukali do drzwi posłów, jak będziecie się interesowali naszym krajem, a wiem, że wielu i wiele z was to robi, ale musimy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, to obiecuję, że was nie zawiodę, OK? Umawiamy się? OK. Pierwszy raz to mówię, jeszcze nie powiedziałem wcześniej tego. OK? Dobra. To ja powiem tak, prezesie, chciałabym za półtora roku mieć na kogo zagłosować. Dziękuję ci bardzo. Myślę, że my też. Dziękuję. Ona jest z ruchu Okupuj mikrofon. Kochani, mam tylko złą wiadomość, że to jest ostatnie pytanie. To może bardzo zrobimy proszę. To szybko i jeszcze jedna osoba zdąży zadać jakieś proszę. Pytanie. Okay? Dobra. Dzień dobry, panie Robercie, panie Piotrze, moi drodzy, wam też dzień dobry, bo was robicie. Pan, panie Robercie, pracując w samorządzie, na pewno miał okazję spotkać się, może i pewnie i osobiście, ale też i z pracą prezydent Zdanowskiej, jak widać, trochę prywata, tak? Zaciekawiło mnie, czy jakie rzeczy chciałby pan, które my dokonaliśmy w Łodzi, przenieść do Słupska i vice versa, ze Słupska do Łodzi, ale też rzeczy, które by pan nie chciał przenosić, czy są jakieś? Bo ja lubię takie pytania, wie pan, nie wprost. Łódź to piękne miasto, ja kocham Łódź. Ktoś z państwa jest z Łodzi? Wspaniałe miasto i uwielbiam do was przyjeżdżać. Ja to powiedziałem wcześniej, co chciałbym przenieść z Łodzi. Chciałbym przenieść dobrego fachowca, kogoś, kto jest sprawny, a kogo w Słupsku brakuje i pewnie będzie brakowało, ale mam nadzieję, że to się zmieni, czyli kobietę prezydentkę. Chciałbym w końcu się doczekać, że Słupsk teraz, już raz było, ale bardzo krótko, ale Słupsk wybierze kobietę na prezydentkę. Kompetentną, równie kompetentną jak mężczyźni, a czasami lepszą. Więc pani łatwo nie oddamy, niech pan na to nie liczy, że domyślam pani łatwo się, oddamy. Ale Łódź jest specyficzna. Słuchajcie, na świecie, ktoś z was wie, ile jest miast na świecie? Zgadujcie. Sporo, to wiadomo, aha, ta się nie liczy. Około 450 tysięcy miast na świecie. Każde miasto jest inne. Nie da się porównać miasta do miasta. I to jest piękne w tych miastach, że możemy sobie wybierać, możemy decydować, które miasto odpowiada nam, które miasto realizuje nasze marzenia, nasze szczęście. Dlatego nie chciałbym
przenosić Łodzi do Słupska czy Słupska do Łodzi, ponieważ każde z naszych miast jest inne. Zazdroszczę prezydent Łodzi tego, że zarządza miastem z dużym budżetem, że zarządza miastem, które stać na więcej niż Słupsk. Ale z drugiej strony to u mnie mieszkają najszczęśliwsi ludzie w Polsce. Właśnie chciałem powiedzieć, że duży budżet to nie wszystko, dobre zarządzanie, nim też byśmy chcieli trochę podkraść. No więc jeśli chodzi o rankingi najszczęśliwszych miast, to Słupsk jest na dużo wyższej pozycji, a jeśli chodzi o budżet miasta, to wy jesteście. Każdy ma swoje piękno i to jest też najpiękniejsze w tej różnorodności. Dziękuję. To jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry, mam na imię Lena, jestem aktywistką Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Mam dwa pytania. W sumie pierwsze to jest zaproszenie. Chciałabym prosić pana, żeby przyszedł pan do nas, to jest Czarny Namiot, tuż obok ASP. Chcielibyśmy porozmawiać z panem o ochronie praw zwierząt w Polsce i porozmawiać o szansach na tę poprawę. I moje pytanie jest związane z tym samym tematem. Chciałabym zapytać pana, jakie pan widzi szanse na poprawę jakości ochrony praw zwierząt w Polsce? Jakie zmiany chciałby pan, żeby zostały wprowadzone? I co pan myśli na temat szans na ich wprowadzenie? Więc rasowy, dzięki za to dobre pytanie, takie parlamentarne. Rasowy polityk teraz opowiedziałby wam o swoim programie. Ja może trochę jestem rasowym politykiem, ale wolę być praktyczny i powiem wam tak. Jeżeli chodzi o prawa zwierząt, to ja wolę myśleć o prawach zwierząt w praktyce. I dlatego zrobiłem coś, co później zrobiły wszystkie po kolei, większość po kolei miast w Polsce większych, także Łódź. Nie wpuściłem cyrku do Słupska ze zwierzętami. I uważam... I uważam, że każdy przyzwoity człowiek na tej ziemi powinien zrobić to samo. Dlaczego? Dlatego, że dojrzeliśmy do pewnej mądrości, że nie stosujemy już niewolnictwa. Dojrzeliśmy do mądrości, że kobiety mają równe prawa mężczyznom, przynajmniej w deklaracjach. Dojrzeliśmy do mądrości, że obwoźne cyrki nie pokazują baby z brodą czy jakichś karów, bo jest to niehumanitarne i nadszedł najwyższy czas, żeby dojrzeć do tej mądrości, że przerażony pies skaczący przez płonące obręcze, słoń stojący na dwóch łapach po prostu nie jest śmieszny. I dlatego naszą odpowiedzialnością jest nie tylko nie chodzić do cyrków, ale głośno protestować przeciwko temu okrucieństwu, bo cyrk ze zwierzętami po prostu nie jest śmieszny. Czy mogę 20 sekund na koniec? 20 sekund. 20 sekund na koniec. Możemy na koniec zaśpiewać jeszcze raz piosenkę? Okay, ale mogę jeszcze... To puśćcie ją na koniec. Ale ja tylko... Jeszcze raz. Rzecz. Panie prezydencie, zacznę od tego, trochę rozmawialiśmy o mediach. Jestem dziennikarzem Wiadomości Oławskich. To jest mała gazeta, która ukazuje się w powiecie oławskim, w województwie dolnośląskim. Bardzo by mi się marzył wywiad z Robertem Biedroniem. Jeśli tylko pan się zgodzi tutaj, to po Woodstocku wrócę, napiszę do pana maila, odezwę się na Facebooku i przyjadę do Słupska odwiedzić to piękne miasto. Będę zaszczycony. Pani, ja tylko powiem... Będzie piosenka? Ja będzie, myślę, ale powiem tylko na koniec krótko. Na dowód tego, że ludzie wcale nie chcą złych, ludzie chcą optymistycznych, pięknych historii. I ta historia życia, droga życia Roberta Biedronia jest niesamowita, jak optymistyczna. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że mam wrażenie, że tutaj wszyscy razem jesteśmy świadkami początku tej drogi dopiero. Naprawdę. Dziękuję wam bardzo. Robert Biedroń, brawo. Jest piosenka. Jesteście kochani, dzięki. Dziękuję wam bardzo. Brawa, brawa! Robert Biedroń. Jeszcze zapraszam do zdjęcia. Wielkie brawa, brawa! Robert Biedroń, prowadzący Piotr Kraśko. Jeszcze. Robercie, mówiłeś o solidarności. Mówiłeś o solidarności. Popatrz na tych ludzi. Słuchajcie, dajcie mu hałas solidarności. Woodstock! Jest czapa. Słuchajcie, stańcie w tą stronę do zdjęcia. Zapraszam tutaj naszych fotografów. Jeszcze Robert tutaj z Piotrem. Stańcie razem. Oczywiście zrobimy... Już krzesełko jest.
Słuchajcie, z wyskokiem. Z wyskokiem, dobra, jeszcze uwaga, gotowi? A nie, oni zrąsi na początku muszą zrobić, poczekajcie, dajcie im chwilę, zrąsi, leci. Uśmiechnijcie się! Woodstock! Dobra, teraz z wyskokiem. Ja liczę. 3, 2, 1! Nie, nie, to jeszcze raz, poczekaj. To teraz razem, uwaga. 3, 2, 1! Jest, mamy. Okej, okay, jeszcze dwie sprawy. Jeden, podpisanie fotela. Ciebie też również będę prosił o podpis. Fotel firmy Storenso. Firma, która produkuje od lat dla nas puszki. A potem licytujemy ten fotel. Piotrek, również jakbyś się podpisał. I jeszcze jedna historia, Robert, dla ciebie. Mamy gitarę. Szymon, chwalisz. Zapraszam cię tutaj. Szymon, dwa słowa o gitarze. I Robert, jest tu twoje zdjęcie, ale ja oddaję głos Szymonowi, on chyba lepiej opowie. Szymon, dajesz 30 sekund. 6. Woodstockowa gitara z portretem Roberta Biedronia. Myślę, że to wszystko. W zeszłym roku sprzedaliśmy gitarę za 50 tysięcy złotych. Myślę, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. Prosimy o autograf. Brawa, brawa, brawa. Robert podpisuje gitarę. A my, słuchajcie, tradycyjne chyba 100 lat. Dla obu panów, uwaga, jedziemy. 3, 2, 1. 100! 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Głośniej! Brawa! Robert Biedroń. Najpiękniejsza publiczność na świecie. Słuchajcie, dajcie teraz wy im brawa, bo to jest najpiękniejsza brawa od Roberta i Piotra dla was. A ja, słuchajcie, jeszcze jak jesteście, nasi tutaj ciche bohaterki, było trochę o kobietach. Brawo dla Kariny. Słuchajcie, Karina, brawo dla Kariny za tłumaczenie, brawo. Dorota i Magda, które rysowały tutaj mapę myśli. Brawo dla nich, są tutaj właśnie, robią sobie zdjęcie. Dajcie wielkie brawa dla tych trzech pań, które nam tutaj pomagały. Słuchajcie, już za 30 minut spotkanie z Tomkiem. Tomek będzie opowiadał o światach równoległych. On nawiąże dzisiaj doskonale do tego, co tu się dzisiaj działo. Będzie mówił to, co pokazują media versus to, co jest rzeczywiście w różnych krajach, w ujęciu kraju naszego, ale też i jego podróży. Zapraszamy za 30 minut, tutaj rozpoczynamy wspaniałą przygodę z Tomkiem, a więc zostańcie lub jak chcecie, zróbcie sobie chwilę przerwy. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękujemy ślicznie.